No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Dzisiaj ze mną znowu Sławek i tym razem ja jestem gościnnie u Sławka. Dzisiaj już bez Extreme Huntera, dzisiaj już idziemy typowo na drobnicę. Co wyjdzie? Myślę, że możemy się spodziewać dużo miedzianych monet, na przykład jakieś kopiejeczki, może sapki, może jakieś międzywojnie. Myślę, że takich rzeczy powinno dzisiaj troszeczkę wyjść, także na pewno będzie ciekawie. A czy trafi się, wiecie, jakiś taki naprawdę rodzynek? O to się postaramy, także życzę Wam miłego oglądania, zostawcie łapę w górę, subskrypcję kanału i lećmy z tym. Mamy pierwszy wykopany sygnał, pierwszy przedmiot i taka drobinka chyba z brązu, ale nic mi to nie mówi. Naprawdę głęboko w tym dołeczku, moi drodzy, bo ratyneczka się trafiła, ale naprawdę jaki ładny stan, 1665. Powiem Wam szczerze, że dawno takiej ładnej boratynki nie wykopałem. Szelon koronny Jana Kazimierza, pięknie tutaj orzełka widać. No tutaj też mamy tutaj Jana Kazimierza, ładne napisy otokowe, patynka, no wszystko się zgadza, pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Mamy tu, moi drodzy, taki fajny, delikatny sygnał, płyciutko. O, chyba coś widzę. No i powiem Wam, że chyba srebereczka jest. No jasne, że tak. Oczywiście, jakieś słabiutkie, ale jest. Ale jest, chyba Zygmunt III Waza szelong będzie, więc pięknie. Mamy to. Dobry początek, no. Oby tak dalej, a będzie naprawdę grubo, a już się fajnie zaczyna, jest piękna boratynka. Tutaj ten szelong taki, no wiecie, mógłby być troszeczkę w lepszym stanie, przełamany i tak dalej, ale jest. I ładnie nawet widać te napisy, więc super. Pokażę Wam tutaj fotki na ekranie i lecę dalej. Tutaj mamy, tak jak słyszycie, naprawdę fajny sygnał. Króciutki, a wysoki. Co masz? Co ty mówisz? Jakieś sreberko tam wyszło. A co u mnie? Jakieś ładne. A co to za sreberko masz? A ja mam jakieś aluminium czy coś. Ale pokaż to srebereczko. O kurczę, jaki piękny szelong, właśnie też tego, no, Zygmunta III Wazy, ale no stan to powiem Ci, że jest po prostu ekstra. Już tutaj jest solid właśnie na legendzie napisane, nie? Więc jest szelong. No i SK, więc Zygmunt III Waza. Sigis jest Sig. I trójka rzymska. No piękne, ale kurczę, powiem Ci, że stan to jest po prostu genialny, nie? Takie prościutkie, fajne. No. Jak równo wybite, co się też no, rzadko zdarza, nie? Bo to jednak one miały mocne przesunięcie tego stempla, ale... Ale no, gratulacje. Piękny strzał. Mówię, tak ładny sygnał, że ja sobie włączę tę kamerę i z Wami to wykopię. Dobra, jest to wykopane, gdzieś tutaj leży, trochę ten sygnał się rozjeżdża, więc... Nabieram wątpliwości, ale... No właśnie. Aluminium. Jedna kopiejeczka, moi drodzy, w bardzo ładnym stanie. No tutaj jest tak fajny piaseczek, zupełnie inna ziemia niż u mnie, a mogę powiedzieć, że jesteśmy na jakieś 7-8 km dalej. Znaczy po prostu ode mnie, jakby od moich pozwoleń, moich działek. Ale już jest piaseczek i te miedziaczki naprawdę się jeszcze piękniejsze zachowują. 1898, jedna kopiejeczka, no i ten stan, no to tak jak mówię, cudo. Kolejny sygnał, który trzeba kopnąć razem, bo jest duża szansa na fajną monetkę. No, naprawdę duża szansa, myślę, że jakaś kopiejeczka naprawdę może wyjść tutaj. O! Sekunda. No i mamy monetkę. No kopiejka to nie jest na pewno, bo dużo mniejsze, bo ratyneczka będzie też ładna. Szelong koronny Jana Kazimierza. Też fajnie widać, ładna patynka, zdrowa monetka ogólnie, super. Kolejny sygnał jest tutaj i, moi drodzy, co jest najlepsze, to wydaje mi się, że widzę tutaj rand monety. No pewnie, że tak. Oj, gdzie to poleciało? Tutaj mamy 10 groszy międzywojnie. 10 groszy międzywojnie, także świetnie. Niestety cynkowe, a nie z niklu, bo z niklu byłoby dużo ładniejsze. A ten cynk, no to jeszcze nie jest najgorszy akurat w tym wypadku, ale mógł być dużo lepszy.
No ale fajnie. A co można było za to kupić, moi drodzy, na przykład zeszyt szkolny albo ołówek, jak już jesteśmy w tematyce września i początku roku szkolnego, to za taką 10-groszówkę można było dziecku kupić zeszyt szkolny na przykład, nie? A za kolejną ołówek zwykły. Teraz guziczek się trafił, słuchajcie, taki guziczek, łóżko niestety urwane, ale na tyle widać, że można stwierdzić, że to był guzik, a na pewno nie moneta, ale nic na nim nie ma, więc lecimy dalej. Mocny, ale niski sygnał, no i tak z ciekawości, wiadomo, się kopie. I łyżeczka, współczesna zupełnie, nie? Łyżeczka współczesna. U dołu pola niezły śmietniczek, sporego żelaza, ale tutaj wysoko bije. Pytanie, czy przebija mi tutaj czymś, czy leży jednak coś ciekawego. No, taki ten sygnał. No nie, raczej chyba to moneta nie będzie. No nie. Polmos, który jeszcze leży około żelaza i ten sygnał no trochę głupiał. A mówi Sławek, że sreberka to te tak średnio wychodzą. A tu dzisiaj trzecie srebro, słuchajcie. I trzeci raz Zygmunt trzeci waza, więc mamy tutaj naprawdę ciekawą rzecz, że właśnie sam Zygmunt trzeci waza i trzeci szelong wychodzi, nie? Więc interesująca rzecz, godna odnotowania i zapamiętania. Fajnie, ja dzisiaj drugie sreberko, no znowu takie troszeczkę tu okruszone, tam oderwane, ale ogólnie rzecz biorąc, no sreberko, więc cieszy i jest i tak bardzo ładne, fajnie. Ta moneta, nie? Tak właśnie Sławek wykopał fajną, małą, miedzianą monetkę, mianowicie August III Sas, szelong. Troszeczkę nawet mniejszy niż część boratynek, ładna zielona patynka, no, trochę taka wytarta, ale naprawdę i tak nie jest źle, zrobię wam fotkę. Guziczek teraz się trafił, taki malutki, miedziany, mocno sfatygowany. Człowiek mówi, że tutaj w tej bryłce coś mamy. Dobra, mamy to. Słyszę na słuchawkach u Sławka. Tu. Tutaj coś. O! O, takie kółeczko, zobacz. Z jakiegoś łańcuszka czy coś. No niestety. No to może teraz, jak wtedy był polmos. O! Jest, jest monetka. Mamy tutaj jakąś mniejszą monetkę, fajnie się tutaj, o, pokazała. Boratyneczka najpewniej będzie i kolejna ładna boratynka. No, super. Kurczę, powiem ci, że dawno nie wykopałem tyle ładnych boratynek. U mnie no to wychodzą naprawdę łocha. Tu jest kolejna koronna. Też ładna, wszystko fajnie widać, jak ładnie wysycha. Super, kurczę, ale ekstra stan. Zrobię wam fotę tak samo. No tak, tam była boratynka, tutaj po sygnale i ID powiedziałbym, że jeśli moneta, to może jakaś kopiejka być. Jak dobrze liczę, to chyba czwarta boratynka właśnie wyskoczyła z ziemi, więc super. I wszystkie takie naprawdę fajne. O, tutaj mamy chyba szelonga litewskiego. No słabo widać, ta akurat najsłabsza. Jest sygnał taki, jak ja lubię, czyli bardzo wysoko. Ale no nie, to nie będzie moneta, to chyba kawałek sztućca. Czy jakiś ładny? No nie, bardzo nieładny. I kolejna boratynka i kolejna przepiękna boratynka, 1664 rok. Pięknie napisy otokowe, pięknie orzełek wygląda, pięknie po prostu patynka zachowana. No, czego chcieć więcej o tych boratynek? Dla mnie to duża przyjemność dzisiaj tu pokopać tych boratynek nawet, bo słuchajcie, no u mnie te boratynki wychodzą w dużych ilościach, ale straszne łochy, a dawno naprawdę nie nakopałem się takich ładnych monet. Kolejny tutaj ładny sygnał wykopany. No i co, będzie czy nie będzie? Nie, tym razem blaszka. No jak włączą kamerę, to jest zawsze blaszka. To fajnie brzmi sygnał. Może razem uda się coś fajnego znaleźć. Jakąś monetkę. Sławek tam słyszę kopię, bo ten boratynka mówię, jakiś PRL-ek, jakiś guziczek fajny. Także dzieje się bardzo dużo. Cały czas. No i mamy kolejną monetkę, kolejna boratynka. Tak jest, kolejna boratynka. Ładnie, obiecująco brzmi. Troszkę głębiej jednak. Jeszcze. A bo w ściance siedzi. Dobra, teraz poszło. Co my tutaj mamy? Ogólnie to duży śmietnik, dużo żelaza jest. Dużo jakichś blaszek też. Teraz w ogóle jest, o, co my tutaj mamy?
A, zobaczcie, przy jakimś materiale jest jakiś guzik tutaj taki. Współczesne dziadostwo. No i srebro jest. No jest, kolejne sreberko. Dzisiaj już czwarte. Dwa Sławka, dwa ja znalazłem. No i tutaj masz medalik, pamiątka. Proszę bardzo, jest tutaj. Wszystko widać fajnie. No ewidentnie srebro, bo czuć wagę tego w palcach i patyna też na to wskazuje. I ten charakterystyczny srebrny połysk. No gratulacje, fajny strzał, super. Poszliśmy pole wyżej i powiem wam, że ekstremalny śmietniczek się zrobił. Ale w takim śmietniczku potrafią właśnie rzeczy czasami zaskoczyć. No i trzeba się po prostu nakopać, trzeba się przebić przez warstwę tych wszystkich śmieci, aby coś ciekawego po prostu znaleźć. Tutaj mamy coś na pewno drobnego, oby nie blaszka i będzie fajnie. O, jest monetka i chyba sreberko. Jakieś drobne. No pewnie, że tak. A cóż to będzie? Też Zygmunt III Waza? Chyba nie, coś innego. Zaraz zobaczę, moi drodzy, ale jest sreberko na 100% i to całkiem ładne. No też jest SK. Też będzie chyba Zygmunt. No wspaniale. Kolejny srebrnik. Ale ekstra, kurczę, co tu się dzisiaj dzieje? Piąte srebro na wypadzie. A nawet w połowie nie jesteśmy, nie? Wypadło. Mega miejsce, kurczę. Łuska pierwsza. Pierwsza dzisiaj wyszła taka. No właśnie, tutaj tak jak kilkukrotnie wam w moich odcinkach mówiłem, że poratynki różnej wielkości wychodzą i czasami są takie wielkości jak dynary jagiellońskie prawie, a czasami wyglądają jak jakieś większe srebra, nie? Nie dość, że cienkie, to jeszcze takie naprawdę szerokie. No i tutaj właśnie jest jedna z takich boratynek, szeląg litewski, ale naprawdę, naprawdę spory, nie? Dla porównania właśnie taka, o, zwykła, nie? Więc no jest różnica naprawdę paru ładnych milimetrów średnicy. I można się czasami zmylić. Sławek, kolejną boratynka, a ja pokrętło z lampy naftowej. A teraz fajna malutka klamereczka wyszła z ziemi. No i proszę bardzo, mamy fajną monetkę, jak dla mnie super. Jeden fenol, jeden Reichsfenol z Cesarstwa Niemieckiego. Rok 1910 chyba. Chyba tak, Deutsche Reich. Jeden Pfennig 1910. Super, dla mnie rzadka moneta, więc się cieszę. No to jest tak piękny sygnał, że no nie wierzę, że tutaj jakiś moniak nie wyjdzie, no. A jednak nie wyjdzie. Ale mamy duży kolor. Dużą jakąś miedziuchę, jakąś blachę taką zagiętą. No i stąd taki ładny sygnał. No dobra. Cały czas się, coś się kopie, coś się dzieje. No i teraz mamy kolejny bardzo ładny sygnał, bardzo blisko. Bardzo blisko powierzchni. Coś tutaj nam zakłóca, coś nam przeszkadza ogólnie, no bo cały czas jest naprawdę bardzo dużo żelaza, bardzo dużo ceramiki, może ceramiki samej w sobie to może nie, ale jest dużo na przykład cegły, o, patrzcie, dużo cegieł, dużo takich kamieni i tym podobnych rzeczy, a tutaj mamy prześliczny medalik i to taki starszy nawet bym powiedział, jakiś XVIII wiek może nawet. No, na pewno nie później jak po pierwsza połowa XIX. Myślę, że to jest maksimum, jakie można mu dać. Znaczy nie jest młodszy, o tak chciałem powiedzieć, ale piękny medalik. Krzyżyk, przepraszam. Jest uszko, jest tutaj nawet jeszcze kawałek oczka zachowany, więc no świetny strzał, naprawdę. Mega, kurczę, ale ekstra. Lubimy takie rzeczy, tak jak wiecie. Dewocjonalia są fajne, bo dwa razy znaleźć taki sam krzyżyk, no to naprawdę jest ciężko. A monety, no to się znajduje. Oczywiście, że regularnie takie same lub podobne. Idziemy na krótką przerwę, ale przy okazji coś tam jeszcze dziabniemy w tej ziemi. I tu mamy ładny sygnał. Ale nie na tyle, żeby była moneta, bo mamy jakąś blaszkę tylko. No i mamy znów coś starszego, moi drodzy, bo mamy okucie nożyka. Tutaj jest taka dziureczka, ogólnie to była taka łódka, bym powiedział. Teraz jest to wypłaszczone, ale dziureczka jest po środku, taka drobna. I tak na tylną część jakby rękojeści było to nabijane. Teraz łyżka wyszła, potężny sygnał na samym wierzchu, no i już wiemy dlaczego. Kawał miedzi. No i mamy, moi drodzy, bardzo ciekawy fancik. Słuchajcie, zawieszka taka fajna jest. Naprawdę fajna zawieszka. Kiedyś dosyć podobno znalazłem, choć tamta wydaje mi się, że była nawet tak starsza z wyglądu, dużo grubsza. Nieważne, w każdym razie tutaj mamy taki... Tu mamy oczko, dalej to szło tutaj. Tu ma takie dziureczki chyba, dziurki, no,
fajne ogólnie, ale jak to wydatować, nie mam zielonego pojęcia. Na pewno jest to ciekawe. Fajne znalezisko, godne uwagi i na pewno jedno ze starszych dzisiaj. Teraz większy guziczek, moi drodzy, ale brakuje niestety tutaj tej wierzchniej warstwy. Niektóre guziki były takie jakby rozwarstwione, w sensie pierw był jeden ten element, do którego było przymocowane uszko, a dopiero na to szła jakby taka nasadka już z danym wzorem i tak dalej, nie? I tutaj wydaje mi się, że brakuje ewidentnie właśnie tej wierzchniej warstwy, bo nawet widać tutaj po krawędziach, że no czegoś tutaj brakuje niestety, bo mógł być fajny guziczek. A po krótkiej przerwie oczywiście walczymy dalej. Niestety tylko kawałek blaszki. Teraz mamy miedzianego, lekko zdobionego sztućca. No to może tutaj. I jeszcze w dołeczku. No i wyszło. No i znowu blaszka. Mamy jednego rajsfenola, w końcu monetka. Czekałem, kiedy to nastąpi po tej przerwie, bo się już trochę nakopałem. A tu nic, a tak fajnie wychodziło, ale prędzej czy później musiało znów zacząć. Mamy jednego rajsfenola. Mamy tutaj fajny, choć lekko maskowany sygnał raczej. No, żelazo w środku. Teraz sygnał się wyklarował. Myślę, że dobrze było to słychać. No w końcu dopiero teraz udało mi się znaleźć ten kolorek, który wiedziałem, że na 100% tutaj jest, a oprócz tego jeszcze znalazłem kilka drobnych gwózdków, które uskuteczniały maskowanie tego fajnego przedmiotu, jaki wykopałem, bo jest to medalik, słuchajcie, ładny, malutki medaliczek. Kilka takich już udało mi się znaleźć, albo bardzo podobnych, nie, to chyba nawet takich samych, identycznych. Więc fajnie, no mamy ładny medalik, bardzo cieszy. Dzisiaj drugie dewocjonalia, więc tym bardziej mocno jestem zadowolony. Spinka od bankietu się teraz trafiła. Piękniutki sygnał. Bardzo ładnie brzmi. No i czy ładnie będzie wyglądać coś, co z tego dołka wyskoczy? Jest, jest monetka. Mamy boratyneczkę kolejną już dzisiaj. I naprawdę, naprawdę ładniutka jest kolejna. Dzisiaj chyba tylko jedna taka lipna boratynka wyszła, ale i tak ładniejsza niż te, które na co dzień udaje mi się znaleźć. Także fajnie, super. Taki ładny sygnał i tak ładnie wyglądało. Dupka od baterii tylko. A teraz jakiś taki elemencik zdobiony, czy coś takiego, nabijka, no nie bardzo. Nie wiem, ale coś w miarę ciekawego. Sygnał taki jak lubimy, drobny, a wysoki. No i dawajmy to. Wyciągnę to coś. Jest, jest monetka i kolejna boratyneczka, tak? Tak jest, kolejna boratynka, piękna. Sławek właśnie mówi, że ma dwie plomby, ja jeszcze dzisiaj ani jednej nie miałem, ale już mam. Więc jest, pierwsza dzisiaj plombunia. Pokaż. No jakieś dwa takie zdobione elementy, analogiczne w sumie. Trochę się różnią, ale wykonane w bardzo podobny sposób, wzór też jest prawie że identyczny. No ciekawe. Nie masz pomysłu, od czego to mogło być? Jeszcze. Jeszcze nie. No pewnie jakoś się to zidentyfikuje, ale fajne. Fajne elementy archeolog zdobione. Będzie miał zagwozdkę. Tak jest. Archeolog będzie miał jakąś zagwozdkę zawsze. Co to może być? Mamy piękny sygnał. O, jak ładnie wyskoczyło. O kurczę. Stanisław August Poniatowski, pół grosz. Od razu widać, ale jaki stan wyskoczył tutaj. No normalnie na płaska jakby ją położyć przed chwilą. A widzieliście, że to wykopałem. Nawet nie pół grosz mówię, widzicie, pomyliłem się. Bo wielkościowo są bardzo podobne. Tutaj mamy szelonga, więc jeszcze w sumie jest rzadsze znalezisko niż pół grosz. Szelong Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale przepiękny, prześliczny wręcz. Jejku, ale miło taką monetę wykopać, to jest naprawdę uczucie niesamowite, nie? Genialny stan, piękna moneta. Genialna sprawa, naprawdę. Tam przed chwilą wyszedł ten sapek. Tutaj wcześniejszy w ogóle jakiś dołek. Tu jakiś dołek był, nie, to chyba tylko szpadel był wbity. A tutaj sygnał taki, widzicie, troszeczkę słabszy. Oj, ale... No i zwrócił do normy, ale jednak ten wykres jest mocno rozmazany. Raczej wątpiłbym tutaj w monetę, ale kto wie? Nigdy nic nie wiadomo. No nie, mamy tutaj jakiś taki kawałek. Ale no widzicie, sygnał pominięty. Nie da się zrobić tak, żeby wszystko wykopać. Wystarczy z drugiej strony najść i już jest jakiś sygnał. Ja pierdzielę, kolejny sygnał. I ten jest zdecydowanie ładniejszy. Stopek ołowy, taki naprawdę duży.
Tak jest, stop ekologa. No i proszę bardzo, moi drodzy, mamy pierścioneczek. No nic specjalnego, żadne jakieś tam niesamowite rzeczy. Nic tutaj nie jest wyryte, cieniutka ta rameczka. No tutaj tylko taka blaszka, jakby kurczę u góry, ni to serce, ni to nie wiadomo co w sumie. Żadnego wzoru, nic, ale pierścionek jest, cieszy oko. No oczywiście, że cieszy. A no to jeszcze jedna boratynka, bo czemu by nie? Nie wiem już, która dzisiaj, ale może 8, 9 nawet, coś koło tego. A i jeszcze guziczek się trafił, zupełnie goły i wesoły, ale guziczek. Normalnie sygnałowe Eldorado, no łuski na wierzchu leżą, wszystko jest. No i moi drodzy, no tak patrzę, kurczę, jakieś zdobienia to ma, może jakiś brąz czy coś, no może brąz to nie jest akurat nic z epoki brązu i tak dalej, natomiast mamy tutaj obrączkę, fajnie, starą na pewno. Widać po zdobieniach, że no te linie nie są takie, wiecie, maszynowo robione, tylko ręczna, misterna robota. Fajna zielona patynka, tylko że zgięte całkowicie. No i mamy właśnie taką obrączkę starą. Szkoda, że w takim stanie, bo naprawdę ładna była kiedyś. To ładnie brzmi, tak jak słychać, wysoki ton. Ale no zobaczymy, czy to nie będzie coś większego, jakaś pucha po prostu. Bo tak może też być, ale wykopiemy to razem, zobaczymy. No sygnał jak talala, ale trochę mnie nie przekonuje, zobaczymy. A, to całe. Sztuczca kawałek. No pięknie, mamy też międzywojnie. Tego mi dzisiaj w sumie brakowało, tego międzywojnia. 1925 rok. Dwa grosiki. A nie, przepraszam, na samym początku chyba dyszka wyszła z ziemi. Nie pamiętam już dobrze. Trochę tego wyszło dziś. Ale dwójeczka przepiękna. Teraz jakby kawałek łańcuszka. Już nawet jedna część odleciała, ale tutaj... No tak, jakby łańcuszek był. Bardzo ładnie to brzmi. Jest szansa na miedziaczka. I nawet jest chyba. Jest czy nie? Tak jest. Boratyneczka. Znów ładna boratyneczka. Tym razem szelong litewski Jana Kazimierza, więc dzisiaj można powiedzieć, że wśród boratynek rzadkość, bo większość koronne były. A teraz duże kołeczko. No mówię, kurczę, ale sreberko chyba wyjdzie. Nic z tych rzeczy. To nie jest srebro, a chyba miedź arsenowa i guzik po prostu z miedzi arsenowej, bo no jest ten taki charakterystyczny i połysk i śliskość jakby tego materiału. Na pewno nie jest to zwykła, czysta miedziucha. W każdym razie, no guziczek fajny, no bo duży, ale niestety bez żadnych wzorów, a fajniej by było, jakby miał jakieś jednak wzorki, nie? Już w drodze do auta tak naprawdę. No ale jeszcze takie sygnały zatrzymują. A tu trzeba kończyć, kurczę, niedługo. O, jest. 10 groszy PRL. A ładnie przez chwilę wyglądało, bo jakoś tak, takie ciemne jest i myślałem, że sreberko, ale niestety nie. Dobrze, moi drodzy, więc przyszedł czas na podsumowanie. No i jak widzicie, urobek jest niesamowity wręcz. 3 sreberka od razu na górze. Z pospolitych monet, ale jakże pięknych. Jest no oczywiście bardzo dużo boratynek. Nie liczę na razie ile, ale mniej więcej jest ich 8. Może nie, no 10 to chyba nie. Ale blisko na pewno. Może być nawet i 10. W każdym razie, no tu guziczek, tu guziczek, tu guziczek. Jest pierścionek jeden, jest ten drugi, ten starszy. Szkoda, że tak zagięty, bo ładna sztuka by była, naprawdę fajny. Jakaś plomba się trafiła, klamereczka, jest jeden medalik, tutaj ten malutki, jest wisiorek, tutaj ten taki starszy. Co my tutaj mamy? No fenolki, jeden, inaczej dwa razy po jednym fenolku, tylko z innego okresu, tutaj Deutsche Reich, 1910, tutaj z okresu II wojny światowej. Już tutaj rajsfenole są. Mamy sreberka, no to jest Zygmunt III Waza, dzisiaj królował na wypadzie, zdecydowanie. No i ogólnie, no to co mogę powiedzieć? No i jeszcze ten Poniatowski tutaj przepięknie też wygląda. Szelong naprawdę, no nie wiem, wykopałem może z 5 przez 5,5 roku jak kopię, no to może ich tyle było, ale no takie stany, no to wiecie, no niezłe czasami u mnie wychodzą, ale takie na pewno nie, a przynajmniej bardzo, bardzo rzadko, więc no ja jestem pod wielkim wrażeniem i jestem mega szczęśliwy z takiego wypadu, no bo wiecie, drobnica u mnie zawsze królowała i królować będzie. Także co, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał i do następnych odcinków. Czy tyle będzie? Czy będziemy kopać ze Sławkiem? Nie wiem, zobaczymy. No pewnie jeszcze nie jedno razem wykopiemy.
W każdym razie, do następnego, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!